Pięknie kwitnące rośliny potrafią zmienić każde miejsce nie do poznania. Rodzi się jednak pytanie. Rośliny na balkonie muszą rosnąć w specyficznych warunkach. Jak ułatwić im to zadanie? Rzeczywiście rośliny na balkonie są w pojemniku, przeważnie w skrzynkach balkonowych czy w dużych pojemnikach, skrzyniach. Stąd też warunki muszą być spełnione takie, w których będą mogły bezpiecznie i zdrowo rozwijać się, rosnąć do późnej jesieni. Także niezbędnym tutaj elementem jest podłoże, dobór roślin, ustawienie w odpowiednich warunkach nasłonecznienia i oczywiście później nawożenie, pielęgnacja w czasie sezonu. Jakie podłoże powinno być do roślin balkonowych? Rośliny balkonowe będą cały sezon w tym jednym pomieszczeniu, w tym jednym tutaj pojemniku. Stąd też ważne, abyśmy dobrali podłoże, które będzie w miarę przewiewne. Bo oczywiście dawniej może lepiej wsadzać było rośliny w taki grunt, zwykłą ziemię i wtedy nie podlewało się praktycznie przez 2 tygodnie, bo ta ziemia rzeczywiście długo trzymała. Ale też nie można było nawozić tych roślin. Dlatego teraz bardzo popularne są podłoża lekkie, bardzo lekkie w strukturze, bardzo pulchne, luźne, które bardzo dobrze przepuszczają wodę, ale też często musimy je podlewać. Często mam na myśli tutaj co 2-3 dni mniej więcej, jeżeli jest upał, to pewnie codziennie, ale też wtedy dostarczamy za każdym podlewaniem nawozu, który jest niezbędny roślinie, bo jeśli wsadzimy w podłoże bardzo ciężkie, gliniaste, będziemy podlewać co tydzień, co 2, ale też nie będziemy dostarczać składników pokarmowych i rośliny nie będą obficie kwitły, a chyba też o to nam wszystkim chodzi. Czy w tych lekkich podłożach już jest nawóz? Tak, jest to nawóz taki otoczkowany, takie te zielone kuleczki oznaczają, że jest to nawóz o specjalnej powłoce, która powoli rozszerza się i uwalnia składniki do podłoża i rośliny sobie pobierają. No jak długo starczy ten nawóz w podłożu? Ten nawóz starcza na kilka pierwszych tygodni, w zależności od warunków atmosferycznych, ale będzie to od 6 nawet do 12, ale myślę, że po 6 pierwszych tygodniach należy zacząć już odpowiednie dodatkowe nawożenie. Drugim ważnym elementem w podłożu będzie perlit. To jest taka białe kuleczki, takie drobne, małe fragmenty skały wulkanicznej, które poprawiają nam strukturę. Korzenie lepiej się rozwijają, lepiej docierają do zakamarków doniczki i w niesprzyjających warunkach pogodowych roślina lepiej sobie radzi. Innym ważnym elementem, oczywiście w tym podłożu lekkim, który oprócz tego, że jest lekki i że na balkon nie musimy go wnosić windą czy prosić sąsiada, tu nawet kobieta sobie bardzo dobrze poradzi z tym lekkim podłożem. To, że jest lekkie, oznacza, że w momencie transportu jest lekkie, ale ona ma substancję specjalną, powierzchniowo czynną, która powoduje, że po pierwszym podlaniu bardzo dobrze zatrzymuje wilgoć. To jest bardzo ważne przy roślinach balkonowych, ponieważ no, chcemy co najmniej te 2-3 dni wytrzymać, żeby roślina wytrzymała bez podlewania. Stąd ta substancja powierzchniowo-czynna poprawia tutaj rozprowadzanie wody i zatrzymywanie wody w podłożu, co jest bardzo ważne. No i ostatnim elementem jest tutaj agrosil, taka substancja fosforowa, która poprawia przekorzenianie, czyli najważniejszy element na początku, kiedy roślina musi dobrze zakorzenić się w nowym pojemniku. Czy w takim podłożu możemy sadzić wszystkie rośliny? Generalnie rośliny balkonowe mają bardzo podobne wymagania. Myślę, że możemy te różnice zniwelować już nawożeniem, ale podłoże wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo uniwersalne, jednakowe. Jedynie jeżeli mamy rośliny kwaśnolubne albo jakieś dodatki iglaków czy rododendronów, warto byłoby wtedy zastosować inne podłoże. A co potem, jak już skończą się kuleczki nawozowe w naszym podłożu? Czym później nawozić rośliny? Dobrze byłoby sprawdzać etykietę i doczytać się, co jest w środku, bo większość nawozów jest napisane do roślin balkonowych, do pelargonii, ewentualnie do innych roślin kwitnących, ale tu wczytujmy się w etykietę. Znaczenie ma oczywiście potas, fosfor, ale też bardzo ważne są te mikroelementy, czy takie te elementy po przecinku, których jest dziesiątki lub setne części procenta. Tutaj są ewentualne różnice, jeżeli na przykład mamy surfinię i pelargonię w jednej doniczce, surfinia będzie potrzebowała trochę więcej żelaza. Pelargonia natomiast nie będzie potrzebować tyle żelaza, stąd też te różnice byłyby inne. Ale większość roślin balkonowych, typu begonie, fuksje, pelargonie, bidensy, czy inne rośliny kwitnące, jak również ozdobne z liści, będą potrzebowały zrównoważonego nawożenia. I myślę, że tutaj nawóz płynny, który będziemy dodawać do każdego podlewania lub co drugiego podlewania, minimum raz w tygodniu, będzie zaspokajał wszystkie te potrzeby. Wystarczy je tylko poznać, aby cały sezon cieszyć wzrok prawdziwym festiwalem barw.